Studniówka Ekonomika z Raciborza. Mamy przyjemność porozmawiać z osobami, które reprezentują szkołę, a przede wszystkim dzisiaj będą tymi twarzami studniówki, czyli tymi osobami, które poprowadzą, ale też przygotowywały to wydarzenie. Proszę z godności się przedstawić. Dzień dobry, Karolina Wojcik. Oraz Dominika Mańczak. Drogie panie, jak wyglądały przygotowania do tego przedsięwzięcia? To jest w końcu bardzo duża impreza, taka liczebnościowa, żeby to wszystko posklejać. Od czego trzeba było zacząć, żeby się dzisiaj tutaj spotkać z kolegami, z koleżankami? Przede wszystkim trzeba było na początku ustalić osoby do organizacji. Przyznam się, nie było to łatwo, nikt nie chce się brać za to. Jest to dosyć ciężkie, czasochłonne. Dużo stresu jest przy tym, ale dzisiaj już jest studniówka, każdy się na to cieszy. W końcu dotkniemy i się pobawimy razem. Przygotowania zaczęliśmy już rok wcześniej, żeby wszystko było dopięte. Od razu było wiadomo przed rokiem, na 12 miesięcy przed, że to właśnie wy będziecie tymi jakby wiodącymi postaciami tutaj? Tak, dokładnie. Jak wygląda program tego wydarzenia? Jak to będzie przebiegało? To jest w końcu zawsze taka tradycyjna impreza z bardzo tradycyjnym tańcem. Tak, na początku mamy rozpoczęcie, potem jest przemowa dyrektora, potem mamy podziękowania dla nauczycieli, później rozpoczynamy poloneza, po polonezie już normalnie zaczynamy się bawić. Mm-hmm. Proszę zdradzić tajemnicę kulinariów. Co zjedzą maturzyści dzisiejszego wieczora? Tutaj mamy tak standardowo, czyli kotlet, surówki, później wiadomo jakieś takie nuggetsy, frytki, serek, ciasteczko, mamy serniczek, także bez rodzynek. Pięknie. Pięknie. To też takie dopytanie, czy było łatwo to wszystko objąć organizacyjnie? Czy to było taka droga trochę pod górkę, czy jednak poszło sprawnie? W końcu pani jesteście w szkole, która zobowiązuje do pewnego takiego podejścia przedsiębiorczego. Uczą was na osoby, które będą w przyszłości być może jakąś kadrą zarządzającą. Tak, dzięki ekonomikowi trzeba przyznać, jesteśmy bardzo zorganizowani. Studniówka była ciężka, trzeba przyznać, było troszeczkę pod górkę. Daliśmy radę, w końcu to ekonomik. Tak. I tym zakończmy. Bardzo dziękuję za wypowiedź. Dziękujemy. Super.